angielski z przyszłością. Rozmowy Helen Doron English. Zaprasza Grzegorz Grabiec. Dzisiaj jestem w Puławach. Moją gościnią jest Justyna Frankiewicz-Popiołek. Dzień dobry. Przedstaw się może, kim jesteś, co robisz, dlaczego akurat to? No więc jestem nauczycielem i trenerem Helen Doron już od 20 lat właściwie. Prowadzę też Centrum Języka Angielskiego Metodą Helen Doron w Puławach. Właśnie świętowaliśmy 20-lecie. Także no, jesteśmy tu mocno osadzeni na tym puławskim rynku. Jako że szybko jak gdyby nudzę się i szukam nowych wyzwań, to mam też fundację. Fundację Uczyć się z pasją, która próbuje przekonać jak największe rzesze ludzi, że można uczyć się inaczej, można kochać uczenie się. Uczenie jest fajne generalnie, natomiast nie jest najlepiej prowadzone w placówkach oświatowych, systemowych powiedzmy, prawda, tradycyjnych. Także my zapewniamy zupełnie inną jakość, sprawiamy, że dzieciaki chcą do nas przychodzić, że widzą sens, że sprawia im to ogromną przyjemność i efektywność tej nauki w związku z tym jest ogromna. Jestem też z wykształcenia neurodydaktykiem, czyli zajmuję się tym, w jaki sposób uczy się mózg przyjaźnie, tak, w zgodzie z tym, w jaki sposób jest skonstruowany, czego niestety nie bierze się pod uwagę w wielu miejscach, a szkoda, bo tak naprawdę już nawet na uczelniach powinno tego się uczyć. Także jestem też szkoleniowcem, trenerem w oświacie, trenerem myślenia krytycznego. Generalnie rzecz ujmując, jestem edukatorem i robię to z pasją, z miłością, ponieważ uważam, że nasze dzieci, nasza młodzież na to zasługują. Grzegorz Grabiec. Przedsiębiorca z 30-letnim stażem, marketer, zarządza zachodnią częścią Polski w Helen Doron English od 2000 roku. Bloger, podcaster, podróżnik, były kolarz. I zajmujesz się szeroko rozumianą edukacją, nie tylko samym Helen Doron. Tak, tak, oczywiście. A jak trafiłaś w ogóle do Helen Doron? Jak to się zaczęło 20 lat temu? No, bardzo prosto. Byłam przede wszystkim rodzicem, tak? Czyli usłyszałam od znajomego, że Helen Doron wchodzi na rynek polski, tak naprawdę wchodzi do Lublina, bo ja jestem z Lublina. Pracuję w Puławach, ale mieszkam w Lublinie. A mój syn miał wtedy 2,5 roku. Także zapisałam go do szkoły mojej pani MF, Marzeny, jako 2,5-letniego chłopca. I tak naprawdę, jako wtedy byłam nauczycielem akademickim, pracowałam na anglistyce w Lublinie, więc uczyłam dorosłych, prawda? Natomiast progres, w jaki Przemek się uczył języka, był niesamowity. W związku z tym było to dla mnie szokujące, że można w tak krótkim czasie i do tego stopnia zminimalizowaną uwagą, bo on był takim zwierconym dzieciakiem. Także nie siedział na poduszeczce ładnie, nie słuchał, co pani mówi, tylko był wszędzie w klasie. A mimo tego chłonął jak gąbka, tak? Oczywiście słuchaliśmy w domu nagrań, tak jak metoda przewiduje, natomiast on przez czas uciekał z tych pokoju. Mimo tego niesamowicie właśnie się rozwijał i w związku z tym doszłam do wniosku, no, że jeśli też uczę angielskiego, no to trzeba to robić z sensem. Ja jestem dość niecierpliwa, w związku z tym lubię efekty widzieć od razu. I tak podjęłam decyzję, jak wszystkie moje decyzje w życiu, nigdy nie była to decyzja mocno przemyślana, tylko impulsywna, pod wpływem, nie wiem, intuicji podjęta, że to jest dobra ścieżka. Otworzyłam szkołę w Puławach. Mogłam otworzyć w Lublinie, ale nie chciałam być któraś w Lublinie, więc otworzyłam w Puławach. Mam licencję na całe miasto. To nie jest duże miasto, ma 50 tysięcy, ale mamy już ponad 500 dzieci, w związku z tym jest to niesamowity sukces. No, to jest jedna z większych szkół w Polsce w tej chwili. Tak. A mam małe miasto, także jesteśmy bardzo dumni z tego, co osiągnęliśmy. No i tak naprawdę poszło wtedy, tak? Uczyłam sama, potem zmieniałam oczywiście lokale, bo ta ilość dzieciaków rosła. No w tej chwili mamy już 2 odrębne lokale tak naprawdę dla dzieci młodszych i dla dzieci starszych. Nigdy nie obejrzałam się za siebie tak naprawdę. Uważam, że do tej pory uważam po 20 latach, że to była najlepsza decyzja, jaką mogłam zapewnić również moim własnym dzieciom, które były eksponowane na język od najmłodszych lat. Tak jak powiedziałam, syn zaczął w wieku 2,5, córki w wieku każda w wieku 5 miesięcy. Mam 3 dzieci dwujęzycznych. Gabrysia zresztą, środkowa córka, jest pracuje dla Teen Buzz Radio, to naszego helendronowego radia, jest tam, prowadzi audycję. Także no, jesteśmy, że tak powiem, całą rodziną zakorzenieni
w Helen Doron. I jak Przemek, jego angielski się rozwinął później, no bo on teraz ma ile? 22 lata. 23 lata, tak. Zresztą skończył międzynarodowe liceum w Lublinie, klasę profil IB, zdał międzynarodową maturę. Moja córka w tej chwili jest w klasie trzeciej w tej samej szkole, a trzecia córka właśnie zaczyna tą szkołę od września. Także dzieci zupełnie płynnie posługują się językiem angielskim. Uważam, że jest to niesamowite właśnie plus metody, że po prostu zanurzyliśmy je w języku, prawda? I tym sposobem jest to dla niej właściwie, no ciężko mówić o obcym języku, ponieważ posługują się nim zupełnie swobodnie. Jestem w stanie stwierdzić, że moja środkowa córka Gabrysia wręcz lepiej pisze po angielsku niż po polsku. Także oczywiście zdała też egzaminy, co to poświadcza. Miała 12 lat, jak zdała FCE na A, w zeszłym roku zdała CAE. W związku z tym, no właściwie może uczyć już sama, można powiedzieć. Ja tam odliczam lata, żeby mogła uczyć u mnie w szkole, jeśli będzie chciała, oczywiście. Przeszły twoje dzieci wszystkie kursy Helen Doron? No wszystkie przeskoczyły czasem, dlatego że no były, szybko się rozwijały, tak, przez to, że też robiliśmy dużo takich rzeczy, no jakby pochodnych, tak, czy przygotowywały się do egzaminów Cambridge między innymi. Także tak, skończyły całą ścieżkę. Gabrysia w tej chwili tak naprawdę już skończyła całą ścieżkę Helen Doron i jest w grupie Proficiency. Ale to są cały czas dzieci nasze Helen Doronowskie, które zostały z nami, ponieważ im tu za dobrze jest po prostu, nie chcą odejść. Są już dorosłe. Nawet jedna uczennica z tej grupy tak naprawdę studiuje w Krakowie, ale łączy się z nami online, ponieważ nie jest w stanie się z nami po prostu rozstać. Także długo. Te dzieciaki od nas nie odchodzą. I to jest właśnie niesamowite. I to między innymi to sprawiło, że podjęłam tą decyzję, żeby stworzy tą przestrzeń, którą tutaj widzisz, prawda? Świeżutkie centrum, które otworzyliśmy 29 października. Też to sama Helen Doron nam je otwierała, gdyż mamy bardzo dużo nastolatków, 230 osób, co oznacza, że no, ciężko ich było upchać już po prostu w jakichś tam salkach, prawda? Także zasługują na taką przestrzeń, jaką w tej chwili mają i nie odchodzą od nas, zostają z nami, co jest niesamowitym osiągnięciem. Czy to są tacy uczniowie, którzy są wiele lat z tobą? Tak, tak. No, są uczniowie, no, te moje grupy, które ja prowadzę, bo ja cały czas jestem bardzo czynnym nauczycielem, prawda? Uczę 4 dni w tygodniu, ponieważ kocham uczyć i ciężko mi jest zrezygnować z tego. No to są dzieci, które są z nami kilkanaście lat już po prostu, prawda? No Gabrysia sama moja ma 16, a zaczęła w wieku 5 miesięcy. Nie miała ani jednego roku przerwy. I takich dzieci mamy również razem z nią, prawda? Także no to jest właśnie fajne, prawda? Że dzieciaki zostają, że widzą efekty, że widzą, że jak gdyby jest inaczej, tak? Myślę, że my tworzymy też taką tutaj taką społeczność, prawda? To nie chodzi już tylko o sam angielski, to chodzi o tą całą, o to wszystko, co my im dajemy, bo no, między innymi to, o co zapytałeś, prawda? Myślenie krytyczne, jest to najnowsza nasza taka nowinka, powiedzmy, edukacyjna, którą prowadziliśmy drugi rok, w tej chwili to u nas śmiga. I to jest tak naprawdę kompetencyjna praca z dzieciakami, tak? Przygotowanie ich nie tylko do tego, żeby komunikowały się w języku obcym, bo to jest logiczne i te dzieci się świetnie komunikują, natomiast do tego, żeby rozwijały swoje kompetencje. Kompetencje przyszłości, 4K tak zwane, prawda? Czyli kreatywność, komunikacja, kooperacja, myślenie krytyczne. I myślenie krytyczne jest najtrudniejsze niejako, bo te pozostałe są takie dość ewidentne. Natomiast myślenie krytyczne jest trudne, ponieważ trzeba po prostu nauczyć się myśleć. I my chcemy widzieć, jak nasi uczniowie myślą. Samodzielnie oczywiście myślą, jak wyciągają wnioski, jak tworzą związki przyczynowo-skutkowe, jak kwestionują, prawda? Jak stawiają jakieś hipotezy, sprawdzają. Są w stanie zrezygnować z pewnych założeń i zmienić je na inne. Umieją słuchać aktywnie, znają swoje potrzeby, znają potrzeby innych wokół siebie. To są umiejętności miękkie, które tak naprawdę będą kiedyś w życiu dla nich ogromną takim plusem na rynku pracy, prawda? I tego szkoła nie robi. Aczkolwiek ma to zapisane tak naprawdę w preambule, prawda? Szkoła. I mówisz o publicznej szkole. Tak, o publicznych szkołach. Natomiast nasza szkoła stawia na to, żeby te dzieci holistycznie przygotować do życia i one też to czują, lubią. Zresztą mówią swobodnie, zresztą no, będą tutaj dzisiaj też jakieś tam nastolatki nasze, także możesz zapytać. Natomiast wydaje mi się, że no, rolą nas jako edukatorów w tak otwartej nowoczesnej instytucji, jak jest Helen Doron English Schools, tak wydaje mi się, że jest to bardzo istotne, żebyśmy szli do przodu, żebyśmy szukali coraz lepszych rozwiązań, dlatego że też no, rozwija się nauka, prawda? Wiemy o wiele więcej o mózgu, o tym, jak się uczy. Neuronauki są już zupełnie na innym poziomie niż był 20 lat temu, także nie można tego zignorować, prawda? Trzeba to implementować w tym, co robimy i to przynosi niesamowite efekty.
I ponieważ jesteś taką właśnie edukatorką z szpiku kości od początku do końca, stąd pewnie twoje zainteresowanie tymi różnymi metodami nauczania, nie tylko Helendorą. Tak, tak, oczywiście. No ja generalnie jestem osobą poszukującą, tak? Zawsze tłumaczę moim dzieciakom, że wszystkiego, czego się nauczyłam tak naprawdę wartościowego, nauczyłam się dopiero wtedy, kiedy przestałam musieć się uczyć, tak? Także wtedy, kiedy mogłam dokonywać swoich własnych wyborów. Też uczę dzieciaki tego, rozmawiamy o tym na zajęciach. Także poruszamy też tematy z naszymi nastolatkami, które nie tylko są w książce, ale takie, które są dla nich ważne, życiowo, prawda? Stanowimy taką podporę dla nich. To są ciężkie czasy dla nastoletnich dzieciaków. Też często jest, ja czuję takie przeświadczenie, że młodzież dzisiaj jest trudna, młodzież jest skomplikowana, nie szanuje, prawda, że kiedyś to było fajnie, inaczej, wszyscy się słuchali, prawda. Ale to każdej młodzieży tak słyszałem, nas też jakbyśmy młodzieżą, prawda? To samo słyszałem. No właśnie, dokładnie. No kiedyś to był zamordyzm, prawda, można było dostać po łapach linijką również, prawda. Natomiast wydaje mi się, że to jest niesamowity okres w życiu młodego człowieka, bardzo wrażliwy, prawda, i delikatny. Natomiast to są ci ludzie, którzy będą zmieniać świat, także my musimy pomóc im. Ja mam 50 lat, prawda, czyli w naszym wieku to już właściwie niewiele osiągniemy takiego niesamowitego, prawda, czegoś niesamowitego, co może byśmy chcieli, ale ja uważam, że moją rolą jest zostawić coś po sobie w taki sposób, że mogę przygotować tą młodzież do innego życia, do tego, żeby się nie bali sięgać wyżej, żeby się nie bali stać na naszych tak naprawdę ramionach, prawda, i żeby świat stał przed nimi otworem w taki sposób, żeby też rozwijali takie nastawienie na rozwój, tak, a nie nastawienie, nie takie zamknięcie, bo możemy mówić o dwóch, powiedzmy, stylach nastawienia, to też jest jedna rzecz, którą się zajmuję. Nastawienie na trwałość, nastawienie na rozwój. I to nastawienie na rozwój wymaga czasu, żeby zaimplementować, tak? Żeby dzieci wiedziały, że błędy są fajne, że można je popełniać, że nie trzeba dostawać za nich jedynki, prawda? Za nie jedynki, że to, że pytasz, jest fajne, to, że szukasz odpowiedzi, jest jeszcze fajniejsze, prawda? Także taka otwartość na nowe, no w dzisiejszych czasach, przy tak ogromnych zmianach, z dnia na dzień tak naprawdę dziejących się i nieprzewidywalności jutra, można powiedzieć, to tak jak Yuval Harari mówi, nie wiem, czy kojarzysz, historyk, filozof, który mówi, że kiedyś ważne było, żeby zbudować dom, który ma bardzo solidne podstawy, prawda? Albo dom z cegły, jak to w historii o trześwinkach było, nie? No, taki dom tam się nie rozpadnie. Natomiast w dzisiejszy czas okazuje się, chyba lepiej jest, bezpieczniej jest budować namiot, który możesz szybko złożyć i przenieść na inne miejsce. Tak. Czyli ta elastyczność się liczy. Bardzo. Elastyczność, inteligencja emocjonalna, ta taka otwartość na to, że musisz dostać jakiś feedback od kogoś, żeby móc się dalej rozwijać, prawda? Żeby się na ten feedback nie zamykać. Wolność, prawo wyboru, sprawczość, prawda? Coś, żeby dzieci czuły, że one mają na cokolwiek wpływ. To jest istotne. Bo wiadomo, że z rzeszy, nie wiem, 200 uczniów czy 500 uczniów, nie każdy będzie Einsteinem, tak? Ale może ten jeden Einstein gdzieś tam jest, tak? Jeśli my mu nie podetniemy skrzydła, no to niestety może się okazać, że przyszłość nas wszystkich będzie mocno zagrożona. Także ja stawiam na młodych. No, to chyba innego wyboru nie ma. A powiedz jeszcze tak o tym myśleniu krytycznym. Jak długo to w ogóle tym się zajmujesz? Ja jestem trenerem już w tej chwili trzeciego poziomu, czyli po trzeci rok. Jest to coś niesamowitego. Przyszło z Harvardu tak naprawdę. To są takie narzędzia myślowe, można powiedzieć, które pozwalają na tą właśnie taką głęboką analizę tego, czym... co jest wokół nas, ale również tego, jak myślimy o świecie, o sobie samych, o jak podchodzimy do problemu. Czy to czerpie z jakichś tych metod, które są w filozofii, czy, kwestionowania, tak naprawdę, zadawania pytań? To oczywiście, że można, tak, to można gdyby złapać kontakt z wieloma, prawda? Natomiast to, co opracował Harvard, to jest tak naprawdę zestaw narzędzi i takiego sposobu myślenia, który pokazuje, w którym kierunku powinna zmierzać edukacja, żeby przygotować tych młodych do życia, a nie do stawania testów w sali, prawda? W klasie i tak dalej, bo taką mamy niestety dominującą tendencję, prawda? Czyli jak gdyby istotne jest, żeby przygotować ich do tego, żeby sobie radzili z codziennymi, nieoczekiwanymi sytuacjami, a żeby móc to zrobić, to muszą kształcić pewne narzędzia myślowe i my musimy jako nauczyciele widzieć, jak oni myślą, tak? Jak oni analizują, do jakiego stopnia głęboko mogą szukać przyczyny, prawda? Jeśli znajdą przyczynę, to są w stanie znaleźć rozwiązanie. I to jest naprawdę zestaw takich rutyn, których się można nauczyć, ale to nie tylko są tak naprawdę narzędzia, bo to jest cała filozofia, która taka jakby dydaktyka, która idzie za tym, która pokazuje,
proces, jaki powinien człowiek przejść w kierunku takiego efektywnego uczenia się, który zaczyna się od takich, powiedzmy, podstawowych umiejętności, ale kończy się na właśnie takim, na takiej kreatywności, na tworzeniu, umiejętności samodzielnej pracy, prawda? Nie takiej zewnątrz sterowności, która jest wszechobecna, ale raczej takiej potrzeby rozwoju, która wynika z nas. I wydaje mi się, że jeśli to jesteśmy w stanie wykształcić, no to nie ma takiego ryzyka, że się nie będziemy rozwijać jako rasa tak naprawdę również, ale też jako nacja, prawda? Bo ludzie będą dążyć do tego, żeby szukać nowych rozwiązań. No ja nic innego w życiu nie robię. Mi się po prostu szybko rzeczy, jak gdyby wpadają mi szybko w ręce rzeczy, które są powiązane z jakąś tam alternatywną edukacją i która się za chwilę okazuje mainstreamowa, prawda? Bo nie da się inaczej. Po prostu idziemy w tym kierunku, jakim idziemy. No moim marzeniem jest, żeby mieć kiedyś takie szkoły jak w Finlandii, prawda? W naszym kraju. I skoro mogła to zrobić Finlandia, to możemy wszyscy, tylko trzeba chcieć, tak? Natomiast nie ma co liczyć na to, że coś się zmieni odgórnie, będziemy tak czekać i czekać, prawda? Natomiast wydaje mi się, że każdy człowiek, każdy nauczyciel, to jest bardzo ważny zawód w ogóle, prawda? I każdy nauczyciel powinien pracować na swoim własnym polu, czyli zamiast zganiać na zewnętrzne warunki, to próbować zmieniać coś w swojej sali, bo my jesteśmy odpowiedzialni tak naprawdę za tą grupę ludzi, którą uczymy, tak? Czyli ja mam 60 uczniów swoich, no to tych 60 uczniów mam pod skrzydłami. Chciałabym, żeby każdy z nich osiągnął jak najwięcej, żeby był jak najdłużej z nami oczywiście w Helendoron Puławach, ale również, żeby mógł, odchodząc od nas, mógł wiedzieć, że dostał solidne podstawy do tego, żeby być samodzielnym, odpowiedzialnym, refleksyjnym, prawda, współdziałającym młodym człowiekiem. No i co jest tajemnicą twojego sukcesu w Puławach? No bo to jednak nie jest duże, bardzo duże miasto, a jednak jesteś jedną z większych szkół Helendoron w Polsce. Co jest twoim sukcesem? Jak myślisz? Ja myślę, że sam produkt jak gdyby broni się sam, prawda? Czyli metoda Helendoron, ale nie byłoby to wystarczające, gdyby nie to, że my tworzymy zespół, tak? Tworzymy zespół wspaniałych ludzi, którzy patrzą w tym samym kierunku, co ja, no bo oczywiście ten zespół musi mieć lidera, za którego ja się uważam. Natomiast podchodzimy do edukacji w podobny sposób. Traktujemy młodzież, dzieci z szacunkiem. Generalnie staramy się być otwarci na naszych klientów i pokazywać im też tą nową ścieżkę, prawda? Czyli też ja prowadzę webinary dla rodziców, w którym przekazuję informacje, które są kluczowe, prawda? Dlaczego uczymy tak, a nie inaczej? Dlaczego stosujemy takie, a nie inne narzędzia? I myślę, że przywiązujemy dzieci do tego miejsca przez to, że tworzymy dla nich przestrzeń, w której się czują dobrze. To o to zapytasz, prawda, dzieciaki dzisiaj na pewno też, ale wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, że oni potrafią przyjść, zostać sobie przed lekcjami, po zajęciach, prawda, trzymają się w grupkach tych, których są też prywatnie, spotykają się po zajęciach, to znaczy, że stworzyły jakąś społeczność, prawda? I wydaje mi się, że to wraz z tym, że mamy bardzo wysokie standardy, których ja pilnuję, jest mi łatwiej o tyle, że jestem trenerem. Także no wiadomo, że daję ogromną wolność moim nauczycielom, ale sama ciężko pracując i pokazując, jakie mam efekty, no to siłą rzeczy, prawda, ciągną w górę, tak, a nie w dół. Także no, płacimy też bardzo dobre pieniądze nauczycielom, w związku z tym nie mamy jakiejś rotacji niesamowitej. Raczej przychodzą nas ludzie, którzy są zdecydowani na to, żeby pracować w takich, a nie innych warunkach tą metodą i wiedzą, dlaczego to robią. Mamy niesamowicie pozytywny feedback od rodziców i od uczniów, co też nam, gdyby dodaje nam skrzydeł, prawda? I no nie ma dla nas rzeczy niemożliwych. Wydaje mi się, że to przedsięwzięcie, które teraz masz okazję oglądać, czyli ten lokal sensum stricte dla teensów, dla nastolatków, który nas kosztował majątek. Jesteśmy po uszy w długach, natomiast dalej uważam, że to była najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć, ponieważ to jest przestrzeń, w której oni czują się, że jest ich, tak? Na zasadzie takiej, że ktoś pomyślał o nich, nie gdzieś tam upchał, tylko po prostu pomyślał i myślę, że to też pokazuje, że nam zależy, po prostu nam zależy i w związku z tym nam ufają. Tak, bo jesteś również trenerką nauczycieli Helendoron. Pracujesz 4 dni w tygodniu, masz 3 dzieci, trenujesz myślenie krytyczne, robisz webinary, pewnie wymieniłem 1/3 tych rzeczy, które robisz, jak na to wszystko znajdujesz czas i czy nie cierpi na tym jakiś aspekt twojego życia, nie wiem, nie masz czasu na odpoczywanie i nudzenie się i picie kawy i patrzenia w gwiazdy. Wiesz co, to jest pytanie, które mi zadaje ostatnio mnóstwo ludzi, to jest niesamowite. Ja nie wiem, ja mam jakąś niespożytą energię też, tak, jakiś taki, nie wiem, wydaje mi się, że
dostaję takiego napędu przez to, że to, co kocham, to, co lubię, robię po prostu, tak? Czyli nie robię rzeczy, które muszę zrobić, tylko robię rzeczy, które chcę zrobić. Mam świetny time management, tak? Czyli zarządzam czasem bardzo dobrze. Nie wiem, czy się z tym urodziłam, czy po prostu tak to wykształciłam w sobie w jakiś sposób, że potrafię dużo rzeczy zrobić, nie odkładając ich na później. Jeśli coś jest zrobione, to zrobię to od razu po prostu. Oczywiście to, że szczególnie w tym roku szkolę bardzo dużo, no, szkole też bardzo dużo, dlatego że gdzie nie pojadę szkolić, tam nie chcą z powrotem, bo mówię z pasją, tak? Potrafię zarazić tym, o czym mówię. No, też, żeby, prawda, rozpalać ogień, to trzeba samemu płonąć i to, gdyby, to się samo sprzedaje, tak na dobrą sprawę. Natomiast staram się mimo wszystko, żeby ta równowaga była zachowana, dlatego że, tak jak powiedziałam, już nie mam 25 lat, mam dwa razy tyle, ale mam też fajną rodzinę, dzięki której mogę, możemy, z mężem wyjeżdżamy sami, czasami wyjeżdżamy z dziećmi, czy z dziećmi jeździliśmy całe życie, tak żeby dzieci przestały chcieć z nami jeździć, bo były w 30 paru państwach, w związku z tym, że ja ciągnęłam je za sobą wszędzie, gdzie szkoliłam, także tak na dobrą sprawę nie rozstawaliśmy się bardzo, ale dzięki temu są samodzielne, samosterowne, w związku z tym nie mamy takich wyrzutów sumienia, że sami możemy gdzieś zniknąć i na 2-3 dni. I staramy się wykorzystywać czas, mi się wydaje, że ja się staram wykorzystywać czas jak najlepiej w taki sposób, żeby nie zabrakło w nim jednak posiedzenia nawet na tarasie, wiesz, i wypicia, nie wiem, kieliszka wina czy szklanki herbaty, tudzież kawy. Ten rok jest rzeczywiście wyjątkowo trudny pod tym względem, no bo to też to przedsięwzięcie niestety sprawiło, że mam taki niepokój finansowy, tak, z racji tego, że no, 500 000 nas kosztował ten budynek. To są ogromne pieniądze i te pieniądze trzeba spłacać w tej chwili, prawda? No a teraz mamy kryzys, niepewne sytuacje i jak to ciebie dotyka? Powiem tak, po pierwsze, to, że mam te długi w tej chwili, wynika z tego, że nigdy nie oszczędzałam pieniędzy, tylko raczej wspomnienia i wrażenia i doświadczenia, co oznacza, że myśmy tak naprawdę, jak były jakieś pieniądze zawsze dodatkowe, to szły na podróżowanie, na książki, na życie tak naprawdę, tak? Natomiast w tej chwili trzeba będzie troszeczkę zweryfikować, że tak powiem, styl życia naszego i spróbować, no stąd też ta duża ilość szkoleń, którą mam, prawda, dodatkowych, spróbować jakoś to ogarnąć, no bo ja też jestem odpowiedzialna za ogromną ilość pracowników, bo ja nie tylko mam szkołę Hallendorą, ale również przedszkole w systemie daltońskim, co oznacza, że mam no, mały kombinat, powiedzmy, ponad 40 zatrudnionych osób. Może powinnaś zarządzanie studiować, a nie edukację. Nie lubię matematyki. Ani ekonomii też za bardzo. Tak jak mówię, że raczej się kieruję w życiu intuicją, a nie biznesplanem. Tak? No, nawet no, to czasem to trzeba też policzyć wszystko. Tak, tak. No, natomiast nawet w tak trudnych czasach, jak teraz są, no to musiałam dać duże podwyżki, szczególnie paniom, które pracują na przedszkolu, no z racji tego, że inflacja galopuje, prawda? Więc no, jeśli człowiek chce mieć zespół, to też nie może jak gdyby myśleć tylko o sobie, tylko musi też myśleć o innych. Więc ta odpowiedzialność na mnie jest taka no duża, dość duża, bym powiedziała. Natomiast wierzę, że damy radę. No, szczerze powiem, może to nieskromnie zabrzmi, ale nie było przedsięwzięcia w moim życiu, które mi się nie udało, tak? Czyli jeśli miałam jakąś wizję, pasję, misję, nie wiem, to za każdym razem jakiś koniec tego pozytywny był. Także nie zwijamy się stąd, nie planujemy. Liczba dzieci nam nie spadła, wręcz przeciwnie, cały czas rośnie. Pomimo kryzysu, pomimo podwyżek, prawda? No bo są nieuniknione, wszystko idzie do góry. Także myślę, że będzie dobrze. No muszę ten sposób myśleć. Jestem generalnie optymistką z założenia, tak? Czyli widzę zawsze szklankę do połowy pełną, a nie do połowy pustą. To też pomaga. Okej, dobrze. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moją gościnią była Justyna Frankiewicz-Popiołek. To był Angielski z przyszłością, rozmowy Hallendorą English. Dzisiaj z Puław. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I zapraszam do wysłania piosenki. Wtedy cierpimy.
nowe danie z mikrofali. Szczególnie żeśmy razem w piłkę grali. Mamo i tato, musicie się zatrzymać i rozluźnili na ławce mowę z kwiaty. Przed tymi dzieci naprawdę je zobaczyć, zanim dorosną i polecą świat. Happy kids, happy world. You and me, let's make a change. Let's be our own who we are. Szczęśliwe dzieci, szczęśliwy świat. Subskrybuj nasze kanały na YouTubie, Facebooku i Instagramie. Zapisz swoje dziecko na stronie helendoron.pl. Dzięki Helen Doron English twoje dziecko zyskuje szansę na lepszą przyszłość.